To na odmianę dzisiaj, jeżeli ksiądz Piotr pozwoli. Witamy Państwa przede wszystkim bardzo serdecznie, to ja bym zaczęła. Bardzo proszę. Oczywiście jesteśmy w piękną niedzielę, gdzie w wielu miejscach mamy odpusty. Różne, ale między innymi Tarnów. Na przykład Tarnów to Matka Boża Szkapelna, ale w Tropiu pustelnice Sierat i Andrzej. O tych niezwykłych miejscach, do których także w wakacje być może częściej zaglądamy, jeszcze w przeglądzie prasy powiemy. Ja bym proponowała i proszę o to, żebyśmy skupili uwagę na informacjach z naszego dziennika, doniesieniach z Francji. Zagłodzony w szpitalu, mówiliśmy o tym bardzo krótko w piątkowym przeglądzie prasy. Ja przypomnę informacje, które bulwersują, mówiąc krótko, bulwersują, dramatyzują zupełnie. W szpitalu w Reims zmarł Vincent Lambert, skazany przez państwo francuskie na śmierć z głodu i pragnienia. Przez blisko 11 lat mężczyzna pozostawał w stanie minimalnej świadomości po tym, jak uległ wypadkowi drogowemu. Odbierał jednak sygnały z zewnątrz, samodzielnie oddychał, reagował na bodźce, a nawet płakał. A to, że płakał, mogliśmy zobaczyć chociażby w internecie, ja widziałam. Musiał być karmiony przez specjalną aparaturę. Vincent zmarł w czwartek o 8:24, bo ta aparatura została wyrokiem sądu po prostu odłączona. Straszne. W tej kwestii jakby adrem dwa artykuły. Pierwszy to głos Ewy Błaszczyk, aktorki, piosenkarki, która współzałożyła fundację A Kogo i klinikę Budzik. Oczywiście mamy dwóch bliźniaczek, ale Aleksandra nagle w roku 2000 zaszczuciła się tabletką i wpadła w śpiączkę i to wszystko, co przeżyła pani Ewa w rozmowie bardzo pięknej, niesamowita konfrontacja marzeń z rzeczywistością, właśnie mówienie o tym, jak dzieci wracają do życia, jak się ich budzi, że jednak żyją, że to nie jest śmierć, pojęcie komy i oczywiście pani Ewa podkreśla, że ważne jest wnętrze człowieka, że wydaje mi się, że kiedy się rozwijamy, to nadajemy życiu jakiś sens i tylko wtedy możemy być szczęśliwi. Rozwijamy też swoje myślenie. I zaraz pewnie pani nam zacytuje. Tak, bo ja chcę się jeszcze wtrącić z gościa niedzielnego. Bardzo podoba mi się cytat z wypowiedzi pani Ewy Błaszczyk. On szczególnie do mnie przemawia. Każdy, kto w życiu sporo przeżył, dokładnie będzie wiedział, o czym pani Ewa Błaszczyk mówi. Mianowicie, życie jakie znasz może się zmienić w jednej chwili, ale nie użalaj się nad sobą, po prostu żyj. No właśnie, po prostu żyj. No i ale w kwestii Francji jeszcze, bo idziemy. Marta Cywińska, powiem, że byłem wstrząśnięty po lekturze, polecam. Nie będę przytaczał wszystkiego, ale ten blask krzyża z katedry Notre Dame z 15 kwietnia, który ocalał, ale taka refleksja nad całą historią tego miasta, ja tylko nagłówki. Ogień grzechu to jakaś dzicz, miasto apokaliptyczne, modlitwa przez łzy. Co zrobiłaś ze swym chrztem, Francjo? I może taka jedna informacja. W Polsce Bóg, honor, ojczyzna. We Francji wolność, równość, braterstwo, ale zapominamy, że cały ten tytuł brzmi tak. Liberté, égalité, fraternité, le mort. Do śmierci, aż do śmierci i nie. Wielu wie, że to jest też dewiza masonów. A co się stało z Francją przez ostatnie 200 lat? No właśnie w tym artykule fala profanacji kościołów, gdzie magazyny sklepowe na przykład tam są. Gdzie kościoły czynne stały się miejscem, w którym ludzie wchodzą i atakują tabernakulum, rozrzucając święte hostie. Zostawiając fekalia w chrzcielnicach, w kropielnicach. No bardzo ciekawa analiza tego, co się dzieje we Francji. Zachęcam, to tygodnik Idziemy Francjo. Czy jest nadzieja dla Francji?
Ksiądz Międzynarodowo to ja też w takim razie. Serial o katastrofie, bardzo modny, bardzo popularny. Ja jeszcze nie widziałam, muszę absolutnie tę lukę nadrobić. Gość niedzielny, czyli Czarnobyl, co jest prawdą, a co mitem. Nie jest łatwo opowiedzieć znaną historię tak, by zainteresowała szerokiego odbiorcę. Twórcom serialu Czarnobyl udało się to perfekcyjnie. No, ten serial zbiera znakomite recenzje. Tak, wiele osób zachęca mnie do tego, by go oglądnąć. Ja jeszcze, tylko oczywiście znowu nie pamiętam, w której gazecie, za dużo naraz. To ja w międzyczasie w takim razie. Proszę, a ja spróbuję znaleźć. Też jeszcze z gościa niedzielnego. Czy miłość się skończyła? Trudności małżeńskie mogą przyjść na każdym etapie, a nawet sprawiać wrażenie, że są nie do pokonania. Jednak nie ma sytuacji beznadziejnych. O tym właśnie w gościu niedzielnym. Dlaczego? Dlatego, że w Gródku nad Dunajcem, w Arce, właśnie w tej miejscowości, wspólnota trudnych małżeństw Sychar prowadzi specjalne rekolekcje dla tych, którzy się pogubili. No jak się okazuje, bardzo wiele rodzin, małżeństw wraca do normalności, do codzienności. To jest możliwe. Tak, to jest możliwe. Zaraz jeszcze o małżeństwach i o rodzinie, bo w niedzieli ciekawy temat, niewierzące dzieci wierzących rodziców, ale jeszcze zanim, to właśnie międzynarodowo Czarnobyl, od razu oczywiście Ukraina i bardzo niezwykły tekst ojca Jacka Salija. Polsko-ukraińskie pojednanie. Wiem, że to pani jest bliski temat też, ale mnie też coraz bardziej po ostatniej rozmowie, która będzie, mam nadzieję, na naszej antenie. Niezwykłych siostrach zakonnych. Niesamowite. Mhm. Natomiast powiem tak. Hutor moich rodziców był szczęśliwie oddalony od wsi. To nas ocaliło. Przybiegła do nas przerażona, znana rodzicom tylko z widzenia Ukrainka, wołając, żebyśmy uciekali, bo na wsi mordują Polaków. W maju zostaliśmy wywiezieni do Niemiec i rodzice nie mieli okazji podziękować swojej wybawicielce, ani nawet się dowiedzieć, jak ona się nazywa. Gdyby nie ta anonimowa Ukrainka, prawdopodobnie zakończyłbym życie jako 8-miesięczne niemowlę. Tak wspomina ojciec Jacek Sali. Tak, ale też mówi o tym niezwykle, podsumowując w ogóle ten swój artykuł, mówi o dwóch aspektach. Po pierwsze, żal, modlitwa polecająca Bogu ofiarę tamtych zbrodni. Nie tylko Ukraińców na Polakach, ale Polaków na Ukraińcach. Bo taka też jest historia. Tak, dokładnie. Oczywiście w mniejszym stopniu, natomiast tutaj ciekawie, jako Polacy chcieliśmy uznać, że w fakcie, iż w polskich akcjach odwetowych zginęło bez porównania mniej niewinnych Ukraińców niż niewinnych Polaków, nie powinno szukać się usprawiedliwienia dla zabijania niewinnych ludzi. Prawda oczywiście. A potem przebaczenie. I tutaj starajmy się patrzeć na siebie nawzajem wzrokiem pojednania. A mówiąc po prostu, niech Polacy starają się lubić Ukraińców mniej więcej tak samo, jak lubią się samych siebie. Podobnie Ukraińcy Polaków. A odpowiedzią na to może być to świadectwo właśnie sióstr, ale to pewnie po wakacjach. To powiedzmy chociaż dwa słowa, że siostry zrobiły rzecz niezwykłą, mianowicie na piechotę zorganizowały sobie pielgrzymkę. Skąd? Znaczy nie sobie. Pielgrzymka w ogóle chodzi, ale one dołączyły do pielgrzymki z Rzeszowa do Lwowa. Niesamowite. I o tym opowiadają w rozmowie z księdzem dyrektorem. Tak, no i z panią myślę, bo to też niesamowita historia z poranionymi nogami. No i mówią o stole, gdzie Ukraińcy przyjmują Polaków, prawosławni katolików, katolicy z prawosławnymi. Czyli się da. Się da. Ale trudna historia rzeczywiście nas dzieli, oby nie tylko dzieliła, oby wreszcie zaczęła łączyć, bo tak. Są to niezwykle trudne relacje bardzo. Obydwu krajów. Niedziela szybciutko w takim razie, temat też bardzo ważny, dotykający bardzo wielu ludzi, problemy codzienności, opiekunowie własnych rodziców. Przez lata opiekowała się ciężko chorą matką, musiała walczyć nie tylko z własnymi ograniczeniami, ale także z bezdusznością instytucji, obojętnością otoczenia. Dziś chce dzielić się swoim doświadczeniem z dorosłymi dziećmi, które opiekują się chorymi rodzicami. I jeszcze fragment tutaj dla państwa. W Polsce brakuje zorganizowanej pomocy dla rodzin opiekujących się seniorami. To są słowa pani Anny Dąbrowskiej i każdy, kto zetknął się z tym problemem, kto miał, ma chorą matkę, ojca, ciocię, wujka, wie, jak dolegliwy, jak poważny jest to problem. Tomasz Stróżanowski, ksiądz Aleksander Radecki oraz Joanna Krawczyńska. Temat numeru niedzieli, niewierzące dzieci wierzących rodziców. Nasze dziecko odwróciło się od Pana Boga i od Kościoła. Nikt nie zdoła policzyć, w ilu domach z ust rodziców, babć i dziadków da się słyszeć
bolesną skargę. Wychowali swoje latorośle, jak umieli, przynieśli do chrztu, przygotowani do pierwszej komunii, do bierzmowania i nagle słyszą, wypisuje się z kościoła, jestem niewierzącym, to jest moja sprawa. Do tych deklaracji mogą jeszcze dochodzić agresja wobec kościoła, duchowieństwa, przystępowanie do sekt, życie bez sakramentalnego małżeństwa, związki homoseksualne. O tych trudnych relacjach i dlaczego tak się dzieje, co zrobić w numerze gościa, a ksiądz Jarosław Grabowski mówi, dajmy przykład, a nie wykład. Bardzo dobry. No właśnie, bo chyba to przez przykład powinno iść, a czasami to chyba jest tak, że odwracają się od kościoła, bo widzą tylko zewnętrzne pozory pobożności, a nie prawdziwego ducha, który przekłada się na codzienność życia. To taki obrazek kobiety z różańcem, która po głowie bije swojego męża. Różańcem. Różańcem, bo się modli, ale ma do niego żal. Ja jestem ciekawa, co w słowach księdza Zielińskiego. Zjedziemy? Za chwilę? Za chwilę, proszę. Bezpieczne wakacje. Bezpieczne wakacje to niesamowicie ważny tekst, proszę Państwa. Mamy niechlubne statystyki, jeżeli chodzi o wypadki na drogach przede wszystkim od początku wakacji. Jakieś absolutne rekordy są bite pod tym względem. Przeczytałam, że to w Małopolsce ginie na drogach najwięcej osób. Ostatnie dni także. To jest zupełnie czarna seria zdarzeń drogowych na Tarnowszczyźnie i na Sądecczyźnie. Noga z gazu. Apelujemy o rozsądek do Państwa, bo sprawa zaczyna się bardzo mocno wymykać spod kontroli. Świetny tekst. W niedzieli bezpieczne wakacje. Chwila nieuwagi, roztargnienie czy zmęczenie upałem wystarczą, aby radość z wakacyjnego wypoczynku zmieniła się w rodzinny dramat. Tekstu w całości czytać oczywiście nie będę. Tylko takie hasła ku przestrodze. Woda przyjemna, ale i groźna. Z górami nie ma żartów, a na drogach dzieją się dramaty. To w tej kwestii trzy sprawy. Po pierwsze, w dalekiej podróży gość niedzielny mówi, co zabrać, by dzieciom, że tak powiem, uatrakcyjnić podróż, kiedy ona się dłuży. Bo się nudzą w samochodzie. Tak, mówią i autorzy mówią o karcianych grach, o książkach z łamigłówkami, o audiobookach z bajkami, o ulubionych figurkach i książeczkach, ale właśnie nie o tabletach i nie o komórkach, bo one wbrew pozorom wcale nie pomagają dzieciom, a powodują choroby lokomocyjne. Wakacyjna apteczka, czyli co powinno się znaleźć na wypadek, niestety, oby takich sytuacji nie było, ale nieprzewidzianych sytuacji, opatrunki, zestawy plastrów, opaski, chusty, kompresje, nożyczki, rękawice, koc ratunkowy oraz ustniki do sztucznego oddychania. No a to już mnie wywołali przed tym. Samochodziki. Tak, maszyny zrobią to lepiej. Tak, Tomasz Rożek, bardzo mnie ten artykuł zaciekawił. Myślę, że kiedyś my, a może dopiero nasze wnuki, będziemy się zastanawiać, jak można było dopuścić do tego, by człowiek kierował pojazdami. Szczerze mówiąc, czekam na ten moment, kiedy nie będę musiał trzymać kierownicy. No coś podobnego. Nie chcę teraz tutaj oczywiście całego artykułu odsyłam do tekstu Gościa Niedzielnego, ale rozumiem oczywiście, że ktoś może lubić prowadzić samochód. Tak samo jak ktoś inny lubi wspinać się po skałkach albo latać szybowcem. Ale czy ktoś słyszał, żeby latać szybowcem na zakupy albo regularnie chodzić do pracy przez Orlą Perć? Jeżeli ktoś lubi jeździć samochodem, jazda po mieście musi być dla niego horrorem. Bo to tak, jakby ktoś iść do restauracji na ulubioną potrawę, którą kucharz koncertowo popsuł. I intrygujące. Tak, że kiedyś rzeczywiście po naszych ulicach powinny być, i on co więcej kończy w ten sposób. Już nie my, ale nasze wnuki będą się dziwiły, jak można było oddawać się tak niebezpiecznej i bezsensownej czynności, jak prowadzenie samochodu w mieście czy na dalekich trasach. W zasadzie odpowiednie technologie są już dostępne. Na razie czekają, aż my dojrzejemy. Ilu z Państwa wybrałoby się na przejażdżkę samochodem bez kierownicy? Ja takim jechałem. Serdecznie polecam. No, oby się tylko te sprzęty nie popsuły, bo nie chcę myśleć, co by się wtedy zdarzyło. No pewnie tak. My jeszcze do tego nie dojrzewamy, ale myślę, że
Gość niedzielny, fizjologia, ku przestrodze dla Państwa, ale też na zachętę. Piękna pogoda, wakacje, więcej czasu wolnego. Proszę korzystać, bo jak się okazuje, to nie tylko jest świetnie spędzony czas, ale też sprzyja zdrowiu. Proszę posłuchać. Koreańscy naukowcy przeprowadzili badania, które dowodzą, że istnieje związek pomiędzy wystąpieniem demencji starczej, a nieprawidłowym rytmem serca. Z badań wynika, że kłopoty krążeniowe zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia demencji, a to kolejny argument za tym, by dbać o serce i układ krążenia, chociażby przez aktywny, proszę Państwa, tryb życia i odpowiednią dietę. To jest niesamowicie ważne. Mówi się o tym najczęściej i na szczęście coraz więcej może do niektórych dotrze. Mam bardzo mało czasu, bo mamy kończyć już. To ja się już wyłączam, oddaję głos księdzu. Znaczy ja tak zapraszam. Po pierwsze, do różnych klasztorów karmelitańskich, bo odpust. W Gościu Niedzielnym piękny artykuł Marcina Jakimowicza pod płaszczykiem o tym, jak odróżnić wiarę w szkaplerz od noszenia szkaplerza jako talizmanu. Bardzo polecam. Wampirzyckie cuda. Zapraszam w Góry Stołowe. Niezwykłe sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin. 28 cm ma ta figurka. Ponoć to było w roku 1679, kościół się rozpadał. W nocy było światło. Przez kilkanaście, zdaje się dokładnie, godzin. Przez kilka godzin było widoczne światło. Kościół się nie rozpadł. No i widzą w tym znak. Maryja z dzieciątkiem ocala rodziny, które się rozpadają. To jest w ogóle Polska Jerozolima. Byłem, warto tam zaglądnąć. A gość niedzielny nas zaprasza na Czechy. Na Czechy i znowu tak, chodzi oczywiście o piękne sanktuarium Światy Hostyń. To Republika Czeska. Przed wejściem figurka świętego Metodego, a tam zwycięska obrączyni Moraw. Czyli cuda za miedzą. Tak, dokładnie. Do 15 lipca można się zapisać na pielgrzymkę. Nocą do Niepokalanowa. To niedziela. Proszę poczytać sobie. No i nie starczyło nam czasu. No ale to jeszcze szybciutko coś zjedziemy. No właśnie. Zjedziemy dwa artykuły. Mhm. Po pierwsze, skończmy z pedofilią. Tu chodzi o artykuł księdza Zielińskiego, który pokazuje, że propozycje rządowe, które mają rozprawić się z pedofilią w Polsce systemowo i propozycje opozycji, które chcą tylko tego rozliczenia czy rozprawienia się z pedofilią w kościele, są niespójne. Musimy działać całościowo. Krzywda dzieci to zbyt bolesna i delikatna sprawa, aby jej kosztem urządzać partyjne harce, ksiądz Zieliński mówi. I jeśli chodzi o Idziemy, to naprawdę polecam artykuł ojca Dariusza Kowalczyka, czytając Gomeza Davile. To jest człowiek z Kolumbii, który siebie określał jako reakcjonista, ale tłumaczył, że według niego być reakcjonistą w naszych czasach polega to na tym, by się przeciwstawić ideologiom bezgranicznej tolerancji, niczym nieskrępowanej wolności, ideom postępu, gorączkowej konsumpcji, ideom materializmu, socjalizmu, kapitalizmu i rewolucji, słowem wszystkiemu, co uchodzi za aktualne i powszechnie przyjęte. Mówiono, że Gomez był członkiem i przełożonym jednoosobowego zakonu, którego regułą było wierzyć w Boga, ufać Chrystusowi i podejrzliwie dookoła się rozglądać, albo inaczej nie być naiwnym. Nawiasem mówiąc, krytykował też Sobór Watykański II. No, można się z tym nie zgadzać, a nawet dyskutować, ale warto wziąć pod uwagę szczególnie jego zdanie, no jeszcze z XX wieku. Dobroczynność może być najsubtelniejszą formą apostazji. Ciekawy artykuł o demokracji, która nie uznaje zależności człowieka od prawd wyższych, a która może tak naprawdę potęgować miernotę i głupotę. To zupełnie na koniec, bo czasu już w ogóle nie mamy. Wszystkie tygodniki, wszystkie dzienniki katolickie mówią jedno. Jesteś na wakacjach, jesteś na wyjeździe, odpoczywaj, ale i zatrzymaj się na chwilę sam z sobą. I tego Państwu życzymy bardzo.
Tak, bo życie jest żywe, jak to mówi pani Ewa, więc żyjmy pełnią życia. I do usłyszenia. Do usłyszenia.